1 maja na Wzgórzu Zamkowym odbyła się gra terenowa Będzińscy Tropiciele Przygód. Na uczestników zabawy czekały do odkrycia zagadki 660-letniego Będzina. To już kolejna edycja naszej gry terenowej. No w tym roku powiedziałbym taka szczególna, bo 660-lecie naszego miasta, więc większy powiedzmy nacisk na te aspekty historyczne, ale myślę, że przede wszystkim w tej grze muszą brać udział takie osoby, które tą wiedzę już posiadają. Oczywiście dzięki tej grze też i tą wiedzę są w stanie wzbogacić. Na przygotowanej trasie drużyny musiały zmierzyć się z wieloma ciekawymi zadaniami krążącymi wokół historii naszego miasta. Uczestnicy mogli też sprawdzić swoje umiejętności w konkurencjach sportowych. Dzięki takiemu połączeniu zabawa była niezwykle udana. Podobało nam się ogromnie, chociaż troszeczkę się zmęczyliśmy. Bardzo dobre, pierwszy raz uczestniczyliśmy i bardzo nam się podobało. Ciekawe zadania, trudne zagadki i pogoda też wymagająca. Myślę, że było super, mi się naprawdę podobało. Oczywiście, podobało się bardzo. No uważam, że to jest fantastyczne, że to tak ożywia to miasto trochę. Było super, dla mnie najfajniejsze lochy podziemia. Ogólnie wszystko jego po trochu, bardzo fajnie. Gorąco. Gorąco. Tak, ale daliśmy radę. Daliśmy radę. Tempo narzuciliśmy odpowiednie. Równie dobrze bawili się nieco mniejsi uczestnicy gry miejskiej. Która z będzińskich atrakcji zrobiła na nich największe wrażenie? Najfajniejszego było, że mogliśmy pójść pod ziemię. Nie bałeś się tam w tych podziemiach? Nie. Okej, a tobie co się najbardziej podobało? To samo, to w podziemie. Co było najfajniejszego? Najfajniejszego... podziemia. Majówkowa odsłona Będzińskich Tropicieli Przygód, podobnie jak w poprzednich latach gry terenowej, okazała się znakomitą zabawą dla całych rodzin. To był naprawdę udany początek majówki. Martyna Daczkowska, kanał 99.